Co nowego się pojawiło? No, rosyjscy ratownicy znaleźli już pierwsze ciała ofiar katastrofy samolotu Tu-154 należącego do resortu obrony. Informuje o tym agencja Interfax, powołując się na swoje źródła. Według najnowszych danych na pokładzie były 92 osoby, w tym 8 członków załogi i 84 pasażerów. Pierwotnie informowano, że na pokładzie były 91 osób. Pierwsze ofiary katastrofy znaleziono w Morzu Czarnym około 6 kilometrów od linii brzegowej. Tam też ratownicy zauważyli pływający bagaż z rozbitej maszyny. Na głębokości około 80-100 metrów zauważono części rozbitego wraku. Rosyjskie media informują o kolejnych hipotezach związanych z katastrofą. Pierwotnie twierdziły, że prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu pasażerskiego rosyjskiej armii był błąd pilota lub niesprawność maszyny. Teraz informują, że do jej silników mogły wpaść ptaki. Wśród pasażerów samolotu byli członkowie reprezentacyjnego chóru pieśni i tańca rosyjskiej armii imienia Aleksandrowa, wojskowi oraz 9 dziennikarzy. Byli to głównie dziennikarze rosyjskich ekip telewizyjnych, m.in. kanału rosyjskiej armii Zwiazda oraz dwóch kanałów cywilnych NTW i pierwszego kanału. Artyści lecieli z Moskwy do Syrii, aby z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku wystąpić dla stacjonujących tam rosyjskich żołnierzy. W Soczi samolot uzupełniał zapasy paliwa. Na pokładzie było, jak wspomniałem, 64 lub nawet 68 artystów, w tym dyrektor zespołu imienia Aleksandrowa Walerii Haliłow oraz Anton Gubankow, szef Zarządu Kultury Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W Soczi już powołano sztab operacyjny zajmujący się koordynacją poszukiwania ofiar katastrofy. Na lotnisko Adler w Soczi udała się specjalna komisja Ministerstwa Obrony, która będzie badać okoliczności katastrofy. Robi to już zresztą Komitet Śledczy Rosji. Zabezpieczono dokumentację lotu maszyny. Przesłuchiwane są osoby, które mogą być w jakiś sposób związane z tym lotem. Oczywiście o katastrofie został poinformowany już prezydent Władimir Putin. A my oczywiście do tych informacji będziemy jeszcze powracać. Włodzimierz Pac, bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Polska zwiększa pomoc dla syryjskich uchodźców w Jordanii i w Libanie. Rząd w Warszawie nie tylko wpłaca miliony euro w ramach międzynarodowych funduszy, ale także w ramach konkursów MSZ dotuje organizacje pozarządowe działające na Bliskim Wschodzie. Takim przykładem jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które działa w Libanie. O różnych formach pomocy dla syryjskich uchodźców i ich sytuacji na miejscu opowiada Joanna Wronecka, wiceminister spraw zagranicznych. Rok 2016 to kolejny rok, w którym Europa, w tym także Polska, próbowała poradzić sobie z kryzysem migracyjnym także poprzez wspieranie uchodźców na Bliskim Wschodzie. Tutaj mamy na myśli Liban, Jordanię. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten polski wkład w pomoc uchodźcom tam na miejscu? W ramach rozwijania współpracy rozwojowej MSZ dysponuje budżetem. Jest to tak zwana rezerwa celowa, którą MSZ wykorzystuje, żeby realizować konkretne projekty. Oczywiście są to projekty iście rozwojowe, czyli nastawione na taki dłuższy czas realizacji, gdzie chodzi przede wszystkim o to, aby osiągnąć cel trwałego rozwoju. A pomoc humanitarna świadczona jest po to, żeby udzielać pomocy wtedy, kiedy jest taka potrzeba i robić to w miarę szybko. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, uchodźcy potrzebują pomocy bardzo szybko, dlatego w roku 2016 staraliśmy się skoncentrować na ich potrzebach. Wymagało to pewnego przewartościowania i także szybkiej mobilizacji. Może wyjaśnię, że MSZ w takiej skali rocznej ma do dyspozycji 113 milionów na pomoc rozwojową. Bardzo staraliśmy się w ramach tych środków, ale też dodatkowych z rezerwy ogólnej państwa przeznaczyć na nasze działania.
i ponieważ są to pieniądze publiczne, musimy bardzo dbać o to, aby zostały odpowiednio rozdzielane i taką najlepszą metodą jest ogłaszanie konkursów, w których mogą uczestniczyć polskie organizacje pozarządowe i one potem są bezpośrednimi realizatorami tych projektów. Wykorzystujemy także kanał w postaci naszych placówek, nazywamy to grantami, a więc polska ambasada w konkretnym kraju umawia się i realizuje projekt i wreszcie mogą być to wpłaty do organizacji międzynarodowych specjalizujących się w udzielaniu pomocy uchodźców, a konkretnie Syrii. To, co charakteryzuje rok 16, to przede wszystkim zwiększenie tych środków. Jakoś cudownie nam się udało. Ciągle nie są to miliony czy miliardy, ale one odpowiadają naszym możliwościom. I jeżeli porównamy na przykład rok 2015, to wtedy przeznaczyliśmy na ten pakiet humanitarny na Bliskim Wschodzie, czyli pomoc dla Syrii w krajach ościennych, takich jak Liban, jak Jordania, jak Kurdystan w Iraku. Wtedy przeznaczyliśmy dokładnie 12,8 miliona złotych. W tym roku udało nam się powyżej 46 milionów złotych. Więc jest to wzrost wyraźny. Ale to, co myślę należy podkreślić, to to, że jesteśmy obecni we wszystkich instrumentach finansowych, które powołała Unia z racji, czy w związku z tym, że trzeba pomagać Syrii. Jest taki fundusz powierniczy Madat przeznaczony właśnie na pomoc dla Syrii, bo Unii Europejskiej zależało na tym, żeby te środki bardzo szybko mobilizować i wydawać. Stąd też fundusze są takim pomysłem. Na ten fundusz Madat, to jest nazwa arabska, przeznaczyliśmy 3 miliony euro. Poza tym wnieśliśmy różne wpłaty do takich organizacji jak UNICEF, jak UNHCR, jak World Food Program, a więc to są agencje ONZ-u, które specjalizują się w pomocy uchodźcom, ale z wyraźnym podkreśleniem, że to będzie przeznaczone na potrzeby Syryjczyków. I te składki były znaczne. My na przykład na żywność dla Syryjczyków przeznaczyliśmy powyżej miliona euro na przełomie listopada oraz grudnia, bo taka była potrzeba i to była bezpośrednia odpowiedź na to, co dzieje się w Aleppo. UNICEF tradycyjnie zajmuje się dziećmi i tutaj też mieliśmy konkretne wpłaty, one były nieco mniejsze, ale też na poziomie 1 miliona czy 1,5 miliona. UNICEF Syria, UNHCR, kryzys w Syrii też milion, co pokazuje, że bardzo się staraliśmy, bo w tej chwili nie możemy, czy nie jesteśmy jeszcze obecni w Syrii, gdzie moglibyśmy nieść tę pomoc. Ale w ten sposób pokazaliśmy, że rozumiemy, że sytuacja jest niezwykle, niezwykle paląca. Pojawił się taki jeszcze inny projekt, współpraca z Republiką Federalną Niemiec. Postanowiliśmy zaangażować się w Libanie i odbudowywać szkoły, które będą służyć syryjskim uchodźcom tam przebywającym. Ten projekt opiewa na 3 miliony euro. Co roku będziemy wnosić kontrybucje w postaci 1 miliona euro. Chciałabym jeszcze wspomnieć o instrumencie tureckim, który, jak wiemy, Unia Europejska postanowiła w marcu przekazać znaczne środki finansowe dla Turcji, aby ona pomogła także zatrzymać falę uchodźczą i Polska wniosła 73 miliony złotych na ten cel. A więc gdyby policzyć te wszystkie kontrybucje, to okaże się, że w roku 2016 pomagaliśmy i przeznaczyliśmy na ten cel około 120 milionów złotych. Znów można powiedzieć, że jest to mała suma, ale udało się ją przekazać. W realizację naszych programów humanitarnych zaangażowane są polskie NGOsy, które dzięki temu także zdobywają doświadczenie w terenie, zdobywają je w tych naszych konkursach, które nazywamy konkursem właśnie humanitarnym. Taki konkurs ogłaszamy zgodnie ze wszystkimi procedurami i potem one działają na przykład w Libanie albo w Jordanii, świadcząc usługi. Dotyczą one najczęściej zapewnienia tym uchodźcom schronienia, zapewniają podstawowe usługi medyczne. Byłam w Libanie, sprawdzałam, jak to wygląda. Uchodźcy syryjscy byli z tego bardzo zadowoleni, no bo dzieci chorują. Oni najczęściej mieszkają w dosyć ubogich warunkach, nie w obozach, tylko albo wynajmują namioty, albo wynajmują takie zwykłe
zwykłe mieszkania, więc ta pomoc medyczna docierająca w postaci ambulansu jest bardzo doceniana. I wreszcie żywność. Na terenie zarówno Libanu, jak i Jordanii wyróżniają się polskie organizacje pozarządowe, takie jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas bardzo często także, i specjalizują się także w tych usługach dotyczących dzieci, a więc podstawowa edukacja, podstawowe usługi medyczne. Pani minister, pani była w Libanie w październiku, też wiemy właśnie to, co pani powiedziała, że działa tam Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pani też rozmawiała z uchodźcami syryjskimi. Proszę powiedzieć, jak oni podchodzą do takiej pomocy udzielanej w ten sposób i co im najbardziej jest potrzebne, jaka jest ich sytuacja. Tutaj zwracała też często pani uwagę na to, że to przede wszystkim chodzi o kobiety i dzieci. Tak się składa, że przebywałam w regionie, konkretnie w Jordanii, kiedy wybuchła wojna w Syrii i także wiosna arabska na całym Bliskim Wschodzie, więc temat ten jest mi bliski, bo jest to wielka tragedia oczywiście dla ludzi, ponieważ bywałam i w obozach uchodźczych na terenie Jordanii, bo tam obozy się znajdują, ale też bywałam w takich nieformalnych obozach, to nie jest klasyczny obóz, ale takie skupiska namiotowe na terenie Libanu i z tymi ludźmi mogłam rozmawiać, to nawet tak bardzo, bardzo głęboko. Przyznam, że jest to tragedia i wobec takiej tragedii musimy okazać współczucie i ja osobiście zawsze mam więcej pytań niż odpowiedzi, ale to, co zawsze bardzo pozytywnie mnie jednak dziwiło, to, że właśnie kobiety, z którymi rozmawiałam, mają ogromną siłę, żeby te trudne warunki znosić, bo mieszkają w namiocie, w tym namiocie nie ma przecież żadnego umeblowania, jest tylko jakiś materac. W tych namiotach przygotowują pożywienie dla swoich dzieci, czyli normalne potrawy gotują. Te dzieci biegają wokół, dzieci są uśmiechnięte, marzą o tym, żeby powrócić do swojego kraju. Oczywiście dziękują, ale ciągle są jeszcze w tym szoku. To, co najbardziej dla mnie było dramatyczne, to, że odwiedziłam takie nieformalne obozowisko, no dosłownie tuż przy granicy syryjskiej, ponieważ było ono położone na wzgórzach. Z tych wzgórz oni mogli patrzeć na swoją Syrię, która wyglądała na spokojną, a niestety musieli w takich warunkach przebywać w Libanie. Syria przed wybuchem wojny była normalnie rozwijającym się krajem z tendencją wzrastającą, bo był to kraj rolniczy liczący 21-22 miliony mieszkańców. Ludzie znani jako bardzo pracowici, zdolni, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi, rękodzieło i właśnie rolnictwo i powoli rozwijające się także w kierunku różnych przemysłów. Dzisiaj jest to kraj zniszczony. Nie chciałabym tutaj wypowiadać opinii, jak długo ten kraj będzie odbudowywany, ale specjaliści mówią, że potrwa to od 50 do 70 lat, żeby doprowadzić do stanu, w jakim ten kraj znajdował się przed wojną. Miejmy nadzieję, że dokona się to szybciej, zwłaszcza, że Syryjczycy, tak jak wspomniałam, są bardzo pracowici i zaangażowani. Wszyscy donatorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na pomoc kobietom i dzieciom, bo jeżeli te dzieci nie będą chodzić do szkoły, nawet te kobiety, jeżeli nie będą się dokształcać, bo najczęściej są to wdowy albo sieroty, czy dziewczynki w wieku takim, że znalazły się bez rodziców, to jest to rzeczywiście stracone pokolenie i wielka tragedia dla samego narodu, także w kategoriach demograficznych. Zapytam jeszcze o Aleppo. Nazwa tego miasta jest odmieniana przez wszystkie przypadki w ostatnich dniach, tygodniach. Co stanie się z tymi uchodźcami? Tutaj pojawia się projekt korytarzy humanitarnych. Proszę wyjaśnić, na czym to polega. Jest to drugie po Damaszku największe miasto w Syrii, bardzo prężnie rozwijające się. Bodajże ponad 2 miliony mieszkańców przed wojną. Niestety zostało całkowicie praktycznie zniszczone. Działania wojenne na terenie Syrii sprawiły, że Syryjczycy zaczęli się wewnętrznie przemieszczać, uciekali z jednego miasta do drugiego, żeby znaleźć sobie spokojne miejsce, albo po prostu zaczęli opuszczać ten kraj, więc wewnętrznie jest przemieszczanie
umieszczonych 6 milionów ludzi. Syrię opuściło ponad 4 miliony ludzi, więc jeżeli dokonamy tutaj obliczeń, wiemy, co dzieje się wewnętrznie. Bardzo często teraz w prasie i w środkach masowego przekazu pojawia się pojęcie korytarz humanitarny. Oczywiście możemy go używać w pojęciu potocznym i wtedy tak naprawdę chodzi o przemieszczenie tych uchodźców albo ich transport w bezpieczne miejsce. Natomiast zgodnie z pojęciem prawa humanitarnego, korytarze humanitarne jest to droga zabezpieczania, dostępu, dostarczania albo pomocy humanitarnej zgodnie ze standardami prawa humanitarnego i najczęściej największe doświadczenie w tym względzie posiada międzynarodowy Czerwony Krzyż i Półksiężyc. Jest to bardziej skomplikowane, no bo taki korytarz musi być zabezpieczany, żeby ta pomoc mogła docierać albo żeby ludzie mogli dane miejsce niebezpieczne opuścić. Więc gdy mówimy potocznie o tym korytarzu humanitarnym, musimy sobie zdawać sprawę, że aby pomoc była skuteczna, musimy to zabezpieczyć. A żeby zabezpieczyć, musimy mieć czasami zgody. Powinno być przynajmniej zawieszenie broni, prawda, albo używanie ognia, żeby ci ludzie, skoro i tak znajdują się w sytuacji bardzo, bardzo trudnej wojny i konfliktu, mogli się stamtąd wydostać. Oczywiście tutaj pojawia się kwestia, czy należy zachęcać Syryjczyków, ażeby opuszczali swój kraj. Wiem, bo z nimi rozmawiałam, Syryjczycy nie chcą mieszkać w obozach dla uchodźców, na przykład w Jordanii są największe obozy, słynny obóz Al-Zaatari albo Zarqa, gdzie w pewnym momencie było aż 130 tysięcy osób. Czuli się tam niedobrze, nie czuli się wolni, chcieli oczywiście wracać do swojego kraju. No, pewne osoby podjęły decyzję, że legalnie lub nielegalnie będą poszukiwali swojego miejsca poza granicami Syrii. Ale dzisiaj te społeczności lokalne w tych dwóch wspomnianych krajach także odczuwają, że ta obecność im ciąży, bo uchodźców jest bardzo dużo i muszą także myśleć o swoim interesie. A więc pojawia się refleksja, co dalej robić. I te kraje do tej pory tak hojne i tak podchodzące do tego właśnie solidarnie i entuzjastycznie także potrzebują pomocy. Kryzys trwa już 6 lat i tak na tle wszystkich donatorów to właśnie państwa europejskie zadeklarowały i wpłaciły najwięcej pieniędzy na pomoc dla Syryjczyków właśnie tam na miejscu w regionie. Według danych w roku 2015 było to ponad 3 miliardy euro i potem stopniowo te kwoty rosły. Oczywiście w tej kwocie był też nasz wkład, prawda, bo wnosimy w składkę do Unii Europejskiej. Ale w pewnym momencie, i już dzisiaj to się pojawia, musimy sobie to obiektywnie powiedzieć, następuje coś takiego jak brak tych środków, bo trzeba je ciągle, prawda, tworzyć. Pojawia się coś takiego, o czym nie mówimy. Uchodźcy zaczynają także, i to widziałam na własne oczy, pracują, no bo chcą godnie żyć. Decydują się na pracę za mniejsze stawki, co powoduje na rynku pracy oczywiście, że wypierają miejscowych obywateli z tego rynku pracy. Dlatego pojawiły się takie inicjatywy, które zwłaszcza zapoczątkowała to Unia Europejska, ażeby tę sytuację trochę uporządkować. To się nazywa takie specjalne pakiety, które przewidują legalizację tych uchodźców, a więc pewne kwoty uchodźców, którzy legalnie będą mogli pracować, co też jest ważne dla tych mieszkańców, czy to w Libanie, czy w Jordanii. Polskie Radio 24. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów porozumiał się z ubezpieczycielami w sprawie polisolokat. Uzgodniono obniżkę opłat dla osób likwidujących polisolokaty i zwrot części poniesionych kosztów przez seniorów, którzy zrezygnowali z takich ubezpieczeń. Koszty likwidacji ubezpieczeń będą zależały od czasu trwania umowy. Im dłużej ona obowiązuje, tym opłata będzie mniejsza. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Problemy 612 tysięcy osób, które zawarły umowy o polisolokaty od 2014 roku, zostały częściowo rozwiązane wiosną tego roku. Wówczas ubezpieczyciele obniżyli opłaty likwidacyjne w istniejących umowach i zobowiązali się do usunięcia ich z nowych wzorców umowy. Pozostał jednak problem polisolokat zawartych przed 2014 rokiem. I właśnie ich dotyczy podpisane porozumienie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wyjaśnia, że opłaty za likwidację ubezpieczeń będą
będą zależały od czasu trwania umowy. Im dłużej ona obowiązuje, tym mniejszy procent zgromadzonych środków klient straci. Skala tej obniżki jest różna w poszczególnych latach tak zwanych polisowych. Przy tych pierwszych latach jest wyraźna, bo to jest ze 180, zależy też od ubezpieczyciela, do raczej tam 15-20. Natomiast w kolejnych latach to na przykład z 6 na 3 czy 4, czyli ogólnie jest to istotna zmiana, natomiast zależy od poszczególnych towarzystw, jaka to jest skala. Można w przybliżeniu powiedzieć, że to jest około połowy. Marek Niechciał ocenia, że rozwiązanie nie jest dla posiadaczy polisolokaty w pełni satysfakcjonujące, ale dobrze, że udało się je osiągnąć. Jakbyśmy uważali, że to jest zupełnie niepotrzebne, byśmy nie podpisywali tego porozumienia. To jest pytanie, czy fakt, że pan jakby dojeżdża do pracy właśnie kolejką podmiejską, a nie super pociągiem, który dojeżdża bardzo szybko, tak? Czy to jest złe, czy rozwiązanie, czy dobre? Nie stoi pan w korkach, tak, samochodowych, ma pan, nie wiem, no, dach nad głową nie pada panu. Nie jest to oczywiście to, o czym pan może marzy. Natomiast no, świat nie składa się tylko z tych rozwiązań no, super optymalnych. W ekonomii mamy ten second best, tak, że nieraz jest to rozwiązanie takie, no, nie które byśmy wymarzyli w tym liście do świętego Mikołaja, tylko no, właśnie te zabawki, które no, przyniósł Mikołaj, bo na to było go stać w tym momencie. Sami zainteresowani, czyli osoby, które kupiły polisolokatę, twierdzą, że porozumienie to krok w dobrą stronę, ale nie można mówić o rozwiązaniu problemu. Piotr Sułek ze Stowarzyszenia Przywiązani do Polisolokaty podkreśla, że opłaty powinny być jeszcze niższe. Ona nie powinna przekraczać 4%, tyle co dla nowo zawieranych umów i podkreślam to dlatego, że w przypadku tak zwanego starego portfela towarzystwa ubezpieczeniowe przez lata korzystały finansowo i pobierały różnego rodzaju opłaty za administrowanie, zarządzanie pieniędzmi klientów. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego dodaje, że wciąż nie rozwiązano problemów osób, które zerwały umowy i straciły na tym sporo pieniędzy. W najgorszej sytuacji są ci, którzy nie są objęci porozumieniami, czyli ci, którzy wcześniej rozwiązali te umowy, bo oni mają kłopot, bo oni nie są objęci pierwszą transzą tych porozumień i teraz tą dzisiejszą transzą porozumień. No i im zostaje, oprócz tych osób starszych, które zostały wskazane w tych porozumieniach, ale większość tych osób no, jest skazana na długą, ciążliwą drogę postępowania sądowego. Ważna część porozumienia dotyczy seniorów. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał podkreśla, że strony zgodziły się, że tym osobom w ogóle nie powinno się sprzedawać polisolokat, bo taki produkt nie jest im potrzebny. Czyli no, jeśli komuś w wieku lat 65 oferuje się produkt wieloletni, to tak naprawdę jest to produkt nie dla niego. Więc w tych przypadkach, gdzie ktoś zrezygnował już z tej polisy i to nawet 2008 i później, ma warunki tej rezygnacji takie jak porozumieniach, a nie tak jak mu pobrano na przykład 100% czy 80% posiadanych środków. Można by tutaj się posłużyć przykładem osoby na przykład 64-letniej, która na przykład w 2011-2012 kupiła polisę, po roku zrezygnowała. Wtedy, jeśli miała, nazwijmy, nie najlepszego ubezpieczyciela, to nawet traci 80 czy 100% środków, a tak obecnie będzie miała obniżoną tą opłatę do tych około 20% prawdopodobnie, w zależności od ubezpieczyciela i może, pomimo że to stało się parę lat temu, dochodzić tej różnicy. Oceniając podpisane porozumienia, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński podkreślił, że są one kompromisem. Według niego większe ustępstwa byłyby ryzykowne dla firm ubezpieczeniowych i nie tylko. To mogłoby zachwiać w ogóle całym systemem finansowym, no bo zachwianie systemu ubezpieczeniowego zachwiałoby nie tylko jednym, czy dwoma, czy kilkoma zakładami, ale przede wszystkim całym rynkiem, dlatego że jednak pamiętajmy, że to cały rynek później pokrywa ewentualną upadłość zakładu ubezpieczeń. Ogłoszone porozumienia dotyczą około 1 400 000 osób i będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku. Informacje dnia w skrócie. 9.30, Piotr Topuliński. Rosyjscy ratownicy znaleźli pierwsze ciała ofiar katastrofy samolotu Tu-154 należącego do resortu obrony. Informuje o tym agencja Interfax. Według najnowszych danych na pokładzie były 92 osoby, w tym 8 członków załogi i 84 pasażerów. Wśród pasażerów samolotu byli członkowie reprezentacyjnego chóru pieśni i tańca rosyjskiej armii imienia Aleksandra
Aleksandrowa, wojskowi oraz 9 dziennikarzy. Artyści lecieli z Moskwy do Syrii, aby z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku wystąpić dla stacjonujących tam rosyjskich żołnierzy. W Soczi samolot uzupełniał zapasy paliwa. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w związku z katastrofą. Zabezpieczana jest dokumentacja lotu i przesłuchiwani są ludzie odpowiedzialni za jego organizację. O katastrofie na bieżąco informowany jest prezydent Władimir Putin. Wybuch przed kościołem katolickim na Filipinach. Rannych zostało 16 osób. Do ataku doszło podczas pasterki przed świątynią w mieście Mincayab na wyspie Mindanao. Większość rannych to osoby, które podczas mszy stały przed kościołem. Jak podaje policja, do eksplozji doszło około 30 metrów od wejścia do świątyni. Miasto leży w centrum filipińskiej wyspy Mindanao. Mieszka tam muzułmańska mniejszość i uzbrojona rebelia, która w przeszłości przeprowadzała ataki. Dotąd jednak nikt nie przyznał się do tego zamachu. Świąteczne zapachy mogą się przydać do nauki chemii. Zapach choinki czy aromat pieczonego piernika to zapachy, które towarzyszą świętom Bożego Narodzenia. Za świąteczne zapachy odpowiedzialne są m.in. aldehydy i estry. Aleksandra Kucharska z Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik wyjaśnia, że to dwie grupy związków chemicznych o właściwościach zapachowych. Na przykład aldehydy występują z takich świątecznych rzeczy, na przykład w cynamonie. Tam jest aldehyd cynamonowy. Czym pachnie choinka? Octan bornylu to jest to ester, który występuje na przykład w żywicy drzew iglastych. Więc zapach choinki to jest właśnie ten octan bornylu, ale również na przykład alfapinen tak zwany. Do naukowych obserwacji jako wskaźnik pH może posłużyć także roślina nazywana gwiazdą betlejemską. Czyli mówi nam na przykład, czy ziemia, w której ona żyje, jest kwaśna czy zasadowa. Powie nam za pomocą koloru swoich liści. Ponieważ w środowisku kwaśnym ta gwiazda betlejemska ma liście czerwone, a w środowisku zasadowym ma fioletowe liście. Więc możemy w ten sposób rozróżnić. I odpowiedzialne za to są antocyjany zawarte właśnie w liściach. Do świątecznych prostych doświadczeń naukowych można wykorzystać też cytrusy, które zawierają limonen. Daje on nie tylko aromat, jest to także rozpuszczalnik. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 32 minuty po godzinie 9. Zdrowia, zdrowych i wesołych świąt, obyśmy tylko zdrowi byli. Tego życzymy sobie najczęściej, nie tylko z okazji świąt. O banalnej prawdzie, że zdrowie jest najważniejsze, przypomina lektura książki Jesteś moim niebem. Z autorką książki Magdaleną Piotrowską rozmawiała Luisa Bebłot. Magdalena Piotrowska, autorka książki Jesteś moim niebem, ale zacznę może nie o książce. Czego życzyła pani swojej rodzinie przy wigilijnym stole? Jakie życzenia pojawiały się najczęściej? Zdrowia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Szczęścia bliskich ludzi wokół, na których można liczyć, którzy mogą liczyć na nas. Tego najbardziej. Zdrowia i bliskich. To jest temat tej książki, tak myślę. Chociaż w treści jest ona zupełnie o czymś innym, bo jest o odchodzeniu najbliższej osoby. I pokazuje, jak te banalne, wydawałoby się oklepane życzenia zdrowych i wesołych świąt, jak dużo znaczą. Oczywiście, to tak się faktycznie rzuca, to zdrowych i wesołych świąt. Bez refleksji. Zupełnie bez refleksji, tak. A tak naprawdę dopiero w obliczu odchodzenia bliskiej osoby chyba jest się w stanie tak naprawdę docenić wagę bliskich relacji i ogromny brak, kiedy ta osoba odchodzi. Książka zaczyna się również od akcentu świątecznego. To są chyba dobre święta. Właśnie, znaczy dlatego chyba, że były to pierwsze święta Bożego Narodzenia w całości bez mojej mamy, która jest bohaterką tej książki. To były takie pierwsze symptomy choroby, które pojawiły się dokładnie na świecie. To były święta bez niej, ale żyła. Czy żyła i jeszcze była całkowicie zdrową osobą, według naszej wiedzy. Ale już pojawiło się jakieś podejrzenie, bo po prostu nie przyjechała na święta, bo kaszlała i nie chciała zarazić dzieci. Tak. Czy pani już wtedy przeczuwała? Nie. Nikt z naszej rodziny nie przeczuwał, że to może być coś poważnego. To była zawsze bardzo zdrowa, żywa, aktywna, energiczna osoba. Wydawało nam się, że po prostu silne przeziębienie, ewentualnie jakieś zapalenie o skrzydła, bo był silny kaszel, także było smutno. Ja byłam bardzo zdziwiona, bo mama nie należała do osób, które z błahego powodu
odwołałyby wspólne święta, od zawsze nasze wspólne, rodzinne. Więc przeczuwałam, że musi naprawdę kiepsko się czuć, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, że to jest aż coś tak poważnego. No właśnie, bo tutaj wypadki błyskawicznie się potoczyły. Już w połowie stycznia była diagnoza dosyć brutalna i właściwie nie pozostawiająca nadziei tak naprawdę. Miałam nadzieję, że lekarz, który tę diagnozę wydał... Że to lekarz się pomylił może. Że może się pomylił, ale niestety nie. Potem już było jeszcze gorzej, bo to jest, może żeby wprowadzić w słuchaczy, to jest książka o walce z góry skazanej na niepowodzenie. I o ogromnym takim szoku, zaskoczeniu, że faktycznie coś potwornego może wstrząsnąć naszym światem w tak błyskawiczny sposób. Tak nagle ten świat przewrócić do góry nogami i tak nagle zakończyć czyjeś życie. Mama była młodą kobietą, miała 60 lat. I tak jak powiedziałam, zawsze taka bardzo aktywna, energiczna, więc to był ogromny szok, że nagle pojawia się problem choroby nowotworowej i w zasadzie w ciągu paru miesięcy nie ma tej osoby na świecie. Wiecie, to faktycznie był szok. W mediach i w ogóle tak ludzie między sobą mówią bardzo często, że człowiek chory toczy walkę z rakiem i albo ją wygra, albo niestety ją przegra. Pani nie zgadza się w ogóle na tę definicję, że to nie jest walka, bo w walce jest dwóch przeciwników, którzy mają równe szanse. Tak. A w momencie raka, już na takim etapie choroby nieodwracalności, można tak rzec, siły są absolutnie nierównomierne. Tak, pewnie dlatego, że właśnie diagnoza lekarska, która zapadła w styczniu, nie pozostawiała tej nadziei. To nie była diagnoza taka, że jest choroba i walczymy i zobaczymy, co się uda uzyskać, tylko faktycznie lekarz powiedział, pozostało mamie parę, od kilku do kilkunastu miesięcy życia i jest to wyłącznie walka o dobre, godne umieranie w możliwie niedużym cierpieniu, ale na pewno nie walka o życie. To dla mnie to był wyrok, nie tyle diagnoza lekarska, ile faktycznie wyrok wydany przez lekarza, który się na tym znał. A kolejne chemioterapie miały tylko... Co właśnie? Nie leczyć, tylko przedłużać? Miały przedłużać. Miały z tych kilku czy kilkunastu miesięcy może zrobić przy odrobinie cudu, może rok, może trzy. To tylko na tej zasadzie. Już wspomniałyśmy, że to jest książka o odchodzeniu, więc cud się nie wydarzył. To też możemy wyjawić. Jest to książka składająca się według mnie z pytań i z emocji. Pierwsze pytanie, które sobie każdy stawia. Za co? Dlaczego? Dlaczego ja? Tak. Czy pani sobie starała na te pytania odpowiedzieć? Gdzieś pani szukała odpowiedzi? Tak, szukałam wszędzie. Większość tej książki to jest faktycznie takie desperackie poszukiwanie odpowiedzi. Dlaczego właśnie ta osoba? Zadawałam sobie setki razy pytanie, jak to jest, że jest na świecie tylu złych ludzi. Po prostu obiektywnie złych. Przestępców, złodziei, ludzi krzywdzących innych ludzi. Dlaczego, skoro już musi być jakiś odsetek nowotworów na świecie, to dlaczego nie dotyka właśnie tych ludzi? Tylko osoby dobre, które są potrzebne, tak bardzo potrzebne bliskim, tak wiele wnoszą w życie innych. Zadawałam sobie to pytanie, dręczyło mnie przez cały okres tak naprawdę choroby mamy i żałoby po niej. Wielka niezgoda, niezrozumienie, jak to się mogło stać, że właśnie w takiej sytuacji, w przypadku takiego człowieka. No właśnie, a to pytanie było też kierowane do Boga. To była w ogóle naprawdę, no teraz powiedziałabym łagodnie, taka kłótnia z Bogiem. Naprawdę miałam ogromny żal. Ciężko jest mi powiedzieć, kim naprawdę do końca jest Bóg. Myślę, że dla każdego człowieka jest troszkę kimś innym. Ale no, dla mnie tak naprawdę Bóg był taką dobrocią, dobrą siłą sprawczą, która raczej powinna według całego mojego wychowania i takiego no, poczucia bezpieczeństwa powinna chronić to, co dobre, a eliminować to, co złe i krzywdzące. Tutaj się to wszystko zaburzyło, przekręciło. Czułam po prostu ogromny zawód. Faktycznie żal, niezrozumienie. Jest tam bardzo dużo gniewu, który wyrażam wobec Boga zdecydowanie. Kiedy konwencjonalna medycyna rozłożyła ręce, sędzia w białym kitlu, jak pani to pisze, w postaci lekarza, powiedział, że już właściwie no, nic się nie da zrobić. No to taką naturalną człowieka jest, naturalną reakcją człowieka, córki w tym przypadku jest, tak jak pani mówi, niezgoda, jednak szukanie mniej konwencjonalnych. No i pojawia się
cały zestaw, jakaś chirurgia fantomowa, metody uzdrawiania, modlitwy, ćwiczenia oddechowe, diety, wszystkiego człowiek w akcie takiej desperacji się chwyta, prawda? Nawet gdzie, jeśli racjonalnie rzecz przyjmując, no nie ma szans, tak? I nawet jak człowiek wcześniej w to nie wierzył, to wchodzi w całą tą machinę, nazwijmy to, uzdrowicieli. Tak, tak. W momencie, kiedy odchodzi ukochana osoba, to no, przestaje się być racjonalnym. W żadnym razie, oczywiście teraz, jak patrzę na wiele z tych spraw z perspektywy czasu, bo minęły od śmierci mamy już 3,5 roku minęło, to oczywiście nie są to rzeczy takie jak chirurgia fantomowa, w które faktycznie wierzę. W tamtym czasie byłam gotowa naprawdę uwierzyć we wszystko i tak jak pani mówi, żadna metoda, nawet najbardziej abstrakcyjna, dziwaczna, nie wydawała mi się niewarta spróbowania. Spróbowałabym wszystkiego. A potem pani miała urodziny i były to najsmutniejsze urodziny w pani życiu, ponieważ zdała sobie sprawę z tego, że nawet życzenia składane w dobrej wierze przez ludzi, te wszystkie jakieś bukiety na Facebooku, SMS-y z uśmieszkami, sprawiały nawet pani ból. Wydawały mi się takie wręcz nietaktowne, dlatego że pierwszy raz wtedy zmierzyłam się z takim poczuciem, że tak naprawdę urodziny każdego z nas to nie jest nasze święto. W zasadzie to żadna nasza zasługa, że przyszliśmy akurat tego dnia na świat, prawda? A to nam się składa życzenia i my dostajemy prezenty, prawda? O to chodzi, my świętujemy, tak. Oczywiście wcześniej też tak to postrzegałam, był to mój ulubiony dzień w roku, faktycznie czułam się rozpieszczana, czułam, że wiele osób o mnie pamięta, urodziny mam wiosną, więc jakby aura też sprzyja miłemu świętowaniu, a wtedy faktycznie po raz pierwszy bardzo mi to przeszkadzało, uwierało, wydawało mi się, że jest to właśnie nietaktowne, bo jest to tak naprawdę święto mojej mamy, która mnie na ten świat wydała i nie tylko, ale potem wychowywała i kochała ponad życie, przez całe swoje życie, także faktycznie wtedy ona tego dokładnie dnia również była w szpitalu, tylko że z zupełnie innego powodu niż te 30 parę lat wcześniej. Był to bardzo smutny dzień. No, od tej pory w ogóle już urodziny, moje urodziny już nie są takie same. To już jest zawsze dzień pamięci o mamie, takiego wspominania wyłącznie jej, dziękowania jej. To teraz znaczą dla mnie moje urodziny. A w ogóle jak pani myśli, jak powinni zachowywać się ludzie w najbliższym otoczeniu, może nie w najbliższym, jak powinni zachowywać się przyjaciele, znajomi, którzy wiedzą, że mają znajomą właśnie borykającą się z tym procesem, prawda, bo to jest cały proces odchodzenia mamy. No właśnie, co pani pomagało wtedy? Bardziej takie trzymaj się, jakoś to będzie, bądź dzielna, wszystko będzie dobrze, to też się często pojawia. Nie martw się, na pewno coś uda się, wszystko będzie dobrze. Czy panią takie, jakby to powiedzieć, czy panią takie w dobrej wierze składane życzenia, rady denerwowały, czy jednak dawały siłę? Unikałam ich. Faktycznie były wtedy dla mnie w zasadzie zupełnie bezwartościowe, bez pokrycia. Ja oczywiście dostrzegałam jak najlepsze intencje przyjaciół, znajomych, ale miałam świadomość, że oni po prostu nie rozumieją tej sytuacji i mówienie, że będzie wszystko dobrze w sytuacji, kiedy mama jest w hospicjum i walczy o każdy oddech, bo mówimy o nowotworze płuc, więc w zasadzie umieranie polegało na uduszeniu się. Potworna śmierć, to mówienie, że trzymaj się, no będzie dobrze, no to było absolutne zaprzeczenie wszystkiego, co przeżywałam, co się działo z moją mamą. W związku z tym unikałam kontaktów. To właśnie było też takie nowe, niesamowite doświadczenie, bardzo przykre, bo jestem z natury osobą bardzo towarzyską, bardzo lubię ludzi i mam wielu przyjaciół, dobrych znajomych, z którymi naprawdę otwarcie rozmawiamy o wielu rzeczach, również o problemach, wspieramy siebie wzajemnie, ale w obliczu takiego dramatu, jakim było odchodzenie mojej mamy i potem żałoba po niej, która też trwała długo, nastąpiło coś kompletnie wbrew mojemu charakterowi, mojej naturze. Ja faktycznie bardzo się zamknęłam, unikałam ludzi, nie zwierzałam się, miałam takie poczucie, że nikt nie jest w stanie zrozumieć ogromu tej rozpaczy, którą przeżywam, że być może nawet to
jakby jest takie z mojej strony najlepsze, co mogę zrobić dla tych przyjaciół, to nie obciążać ich tym swoim dramatem. Czułam, że jakby nie mogą mi pomóc, nie mogą zdjąć ze mnie tego ciężaru, więc czułam też taką odpowiedzialność za nich, to nie będę na siłę ich tym obciążać, bo i tak nie są w stanie mi pomóc. Więc faktycznie nastąpiło takie zamknięcie, unikanie, granie przed innymi, że nie jest tak źle, że nie jest tak ciężko, jak było faktycznie. I dopiero teraz, po już długim czasie, kiedy ukazała się ta książka, którą oczywiście czytają również moi znajomi, przyjaciele, to wszyscy są takim troszkę z jednej strony szoku, że ojej, ale aż tak cię to bolało, aż tak przeżywałaś, a my o tym nie wiedzieliśmy. A z drugiej strony taki nawet chwilami z ich strony zawód. Słuchaj, no byliśmy tak blisko, nie zwróciłaś się o pomoc, byśmy ci przecież pomogli, ale no tak jak mówię, wtedy nie było żadnego racjonalizmu we wszelkich działaniach. Była tylko taka potrzeba schowania się przed światem, nie obciążania innych tym bólem, a jednocześnie nie dopuszczania innych do siebie z przekonania, że i tak, że i tak nikt mnie nie zrozumie, bo ja jestem w tym bólu tak już zasklepiona, że właściwie dajcie mi wszyscy święty spokój. Dajcie mi pocierpieć w samotności. Tak, trochę tak, a nawet w pewnym momencie już po śmierci mamy, kiedy chodziło żałobę po jej odejściu, ja miałam nawet takie obawy, że powinnam się uporać z żałobą szybciej, jakoś lepiej, powinnam być bardziej w tym taka dzielna i martwiłam się, że innych też to na dłuższą metę może zmęczyć. No jak to, minęło już 3 miesiące, pół roku, rok, dwa, a ty cały czas jeszcze to przeżywasz. Ja się troszkę obawiałam też takiej oceny i wydawało mi się, że to ze mną jest coś nie tak, że jejku, dlaczego ja tak długo nie mogę się podnieść po stracie mamy, jakoś pozbierać i znów żyć normalnie, jak przed jej chorobą. I dlatego postanowiła pani spisać wszystkie te emocje, którą panią targały przez te miesiące? To są wszystkie te emocje, o których właśnie z nikim nie potrafiłam wtedy rozmawiać. Zdecydowanie to była taka autoterapia. Naprawdę forma takiego rozliczenia się z tamtym czasem, z tamtymi emocjami. Coś, co pomogło mi zdecydowanie najbardziej, najskuteczniej. W momencie postawienia kropki po ostatnim zdaniu i podpisania umowy z wydawnictwem, ja tak troszkę zrzuciłam to z siebie i spojrzałam na to wszystko z dystansu, trochę jak na przeżycia kogoś innego. To bardzo ułatwia uporanie się z tym. A pomysł, żeby napisać o tym książkę, żeby w ogóle spisać te wspomnienia, wyszedł od pani? Czy to była rada, nie wiem, męża, psychologa, przyjaciela? Skąd wziął się pomysł na książkę? Wyłącznie z własnej potrzeby. Raczej wiele osób odradzało mi pisanie o tak bardzo osobistych, intymnych przeżyciach. Była to absolutnie moja inicjatywa, mój pomysł na poradzenie sobie z całym dramatem, dlatego że ani krótkie spotkania, przez krótki czas odbywane spotkania z psychologiem, ani właśnie jakieś nieliczne rozmowy z bliskimi tej ulgi nie przynosiły. W związku z tym poradziłam sobie z bólem w taki sposób, w jakim się czuję najbezpieczniej, najlepiej, a to jest właśnie pisanie, zawsze było. Stąd taki pomysł, a ponieważ ja w ogóle lubię pisać, to jest taka moja na co dzień forma wyrażania siebie, myśli, emocji, to odłożyłam na bok jakby wszystkie inne tematy i wiedziałam, że no w czasie mamy choroby i w czasie żałoby i tak nie będę w stanie pisać o niczym innym, więc skoro już, to trzeba zająć się tymi emocjami. Tak powstała ta książka. Sama pani pisze w tej książce, że w raku nie ma nic romantycznego. Tak. Decyzja o tym, żeby jednak o tym pisać z dosyć drastycznymi szczegółami przedstawiającymi proces chorobowy i już potem agonię. Myśli pani, że kto powinien to przeczytać? Ktoś, kto akurat właśnie jest dokładnie w takiej samej sytuacji, czy ktoś, kto już to przeżył? Myślę, że zarówno ci, którzy właśnie są w trakcie opieki nad chorymi bliskimi i towarzyszą im w tej chorobie, być może w odchodzeniu, jak i ci, którzy to przeżyli. I mówię o tym z całym przekonaniem, dlatego że bardzo wielu czytelników już wróciło do mnie ze swoją opinią na temat tej książki i to właśnie w tej książce było dla nich najważniejsze, że mogli po raz pierwszy przeczytać o tym wszystkim, co sami czuli, co sami przeżywali, ale czego nigdy nie odważyliby się w ten sposób nazwać wprost, bo to tak trochę jest, że
My chcemy pewne rzeczy, które są dla nas bardzo trudne, ubierać w takie jakieś ideologie, idee, żeby to właśnie było romantycznie, żeby to było wzniośle, żeby to służyło jakimś wyższym celom, żeby tak trochę uświęcać pewne rzeczy, które są dla nas trudne. Jeśli ktoś umiera, odchodzi, to nadajemy temu jakiś szczególny sens, bo inaczej byśmy zwariowali z bólu. Natomiast mnie chodziło o to, żeby w tej książce naprawdę nazywać rzeczy po imieniu i faktycznie umieranie mamy, jej pobyt w hospicjum, jej agonia opisane są w sposób taki bardzo dosłowny, tak samo jak wiele przeżyć narratorki tej książki, dlatego że chciałam właśnie nazwać to, co wielu ludzi przeżywało tak samo, a czego nie mieli odwagi przyznać przed sobą, że tak to jest, że jest właśnie taki gniew, że jest właśnie taka złość, że właśnie takie się w nas gotują emocje wcale nie fajne, nie jesteśmy z nich dumni. One nas tak trochę na jakiś czas odczłowieczają. Jesteśmy po prostu zlepkiem takich najgorszych myśli, najgorszych uczuć. Tak jest. Co mnie jeszcze uderzyło w tej książce dosyć mocno, że z jednej strony pani mama już cierpiała i już pani sama chciała, żeby to cierpienie się skończyło. Ale potem wcale pani nie odczuła ulgi. Ten pogrzeb, którego pani nie pamięta, ta fikcyjna żałoba, jak pani ją opisuje, potem było jeszcze gorzej. Potem było gorzej, to pierwszy raz zetknęłam się w swoim życiu z taką niezgodą na odejście, na fakt, który zaistniał. Potem ten pomysł, makabryczny pomysł ekshumacji parę miesięcy po pogrzebie, przeniesienia mamy tutaj gdzieś bliżej na cmentarz, żebym ją mogła codziennie odwiedzać, to faktycznie było takie zupełnie nieracjonalne myślenie, miotanie się w jakichś takich przedziwnych, potwornych pomysłach. Faktycznie cały czas niezgoda, pomimo że jakby wszystko było już nieodwracalne. Tak było. W momencie, kiedy mama po prostu bardzo cierpiała, to jest coś, z czym ja bardzo, bardzo długo nie mogłam sobie też poradzić, że nic nie zrobiłam, że faktycznie człowiek może być doprowadzony do takiego momentu, że byłby gotów faktycznie podać truciznę w tej kroplówce, żeby tej bliskiej osobie pomóc. Przeżyłam to, rozumiem to, no ale są to oczywiście dylematy nie do rozstrzygnięcia. Każdy moim zdaniem przeżywa to na swój sposób. Nie można napisać poradnika. Oczywiście. Nie można napisać, ja zrobiłam tak, więc może tobie to też pomoże. Tak. Tutaj pani nie stawia żadnych diagnoz swojej sytuacji, czy to było dobre, czy to było źle. Pani po prostu opisała to, co pani czuła. Ta książka aż kipi od emocji, bo to jest najpierw gniew, potem niezgoda, potem bezradność, potem ból, strach, rozpacz, tęsknota, właśnie cała paleta ludzkich emocji. Jak teraz, po już jakimś czasie pani o tym myśli, to które z tych uczuć towarzyszyło pani najdłużej i było takie najbardziej dogłębne? Na pewno strach. Od samego początku potworny strach. Najpierw o życie, zdrowie mamy, a potem o to, jak będzie wyglądał świat bez niej. Mój świat, świat moich dzieci, nasze życie bez niej była bardzo ważnym elementem, takim niezwykle pozytywnym naszego życia, więc strach przed tym, ojej, to chyba muszą zajść w tym świecie jakieś gigantyczne zmiany. Słońce nie wstanie, nie wiem, nastaną mrozy. Tak, świat się zatrzyma. I jakież jest nasze zdziwienie, jak wychodzimy z domu i patrzymy, że jednak słońce nadal świeci, ludzie się śmieją, samochody jeżdżą, ptaki śpiewają. I to też jest takie dziwne, bo właściwie wszyscy powinni przystanąć na moment, bo ja jestem w żałobie. Takie jest trochę uczucie. Ja przeżywam najgorszą chwilę w swoim życiu, odejście mamy. Czy teraz te emocje się wyciszyły? Tak, naprawdę w momencie pisania tej książki nie wierzyłam, że to nastąpi. Martwiłam się, że ojej, jak żyć, jeśli nigdy tego tematu w jakimś sensie w sobie nie rozliczę, nie zamknę. Tak jak wspomniałam, od śmierci mamy minęły już 3,5 roku i zdecydowanie emocje złagodniały. Jest cały czas pamięć. Takie okazje jak święta Bożego Narodzenia to jest zawsze trudniejszy czas. Ja przygotowuję co roku Wigilię i święta dla rodziny i wszystko, co przygotowuję na święta, jest według przepisów mojej mamy. Są to smaki mojego dzieciństwa. Ten pusty talerz przy wigilijnym stole to jest coś, co kiedyś było tylko symbolem, a od 3 lat jest po prostu rażącym brakiem tej bliskiej osoby. Natomiast są to wszystko emocje już łagodne, na pewno pogodzenie z jej odejściem. Tęsknota.
ale taka łagodna, pełna czułości i tęsknota, odwiedziny na cmentarzu też przepełnione raczej taką refleksją, ciszą, rozmową z nią, a już nie rozdrapywaniem ziemi na grobie. Także jak we wszystkim, czas leczy rany, również w tym przypadku. A cały ten proces choroby, odchodzenia wzmocnił Panią? Jako człowieka, jako kobietę, jako matkę? Zdecydowanie tak. Zawsze raziły mnie słowa, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Zdecydowanie niestety tak to, niestety albo stety, tak to działa. Takie doświadczenia bardzo wzmacniają, przede wszystkim utwierdzają w przekonaniu, co jest w życiu najważniejsze. Nie pozostawiają takiej sytuacji już potem wątpliwości, na czym należy się w życiu koncentrować i o co walczyć. Kończy Pani swoją książkę dosyć nietypowo, wizytą na wysypisku śmieci na Bemowie w Warszawie, która to góra zarosła zielenią. I to jest taka metafora, prawda, że wszystko jest możliwe, że nawet góra śmieci może pokryć się piękną, bujną zielenią. I to daje taką nadzieję nam wszystkim. To znaczy, to jest takie może śmieszne porównanie, ale do Pani wtedy to dotarło, tak, że nie, tak jak Pani pisze, zakaz zgwałki, tak, prawda? Skoro śmieciowa góra potrafiła przemienić się w zielone wzgórze, to ja odzyskam dawną radość życia. Skąd w ogóle takie porównanie góry śmieci do życia? Na pewno nasunęło mi się też z tego powodu, że ja mieszkam w okolicy i często przejeżdżam koło tej nieszczęsnej śmieciowej góry, ale faktycznie wtedy to porównanie doskonale odzwierciedlało to, co czuję. Kiedy już kończyłam pisać tę książkę i czułam, że w jakimś sensie rozliczyłam się już z całą historią, z całym dramatem, to jakby odzyskałam wiarę w to, że jeju, będę jeszcze pogodną osobą, jaką byłam dawniej, będę się uśmiechać, będę pisać, będę robić to, co kocham, a poza tym takie przekonanie, że było mi bardzo ciężko, przez jakiś czas całkowicie się zatraciłam w tej rozpaczy, ale przecież mam dla kogo żyć i mam dzieci, przede wszystkim dzieciaki moje kochane, które są dla mnie wszystkim i pisanie i wtedy zyskałam taką pewność, że każde doświadczenie pewnie jest niestety w życiu potrzebne, każde nas buduje, kształtuje, nawet jak ten proces jest bardzo ciężki i bolesny. Po to, żebyśmy potem byli być może mądrzejsi, na pewno bogatsi o ważne doświadczenia, wrażliwsi. Piękne też jest zakończenie, samo ostatnie zdanie. Mama jest moim niebem, więc jest wszędzie i na zawsze. To jest zdanie, które sobie powtarzam, jak jest mi źle i smutno. Myślę sobie wtedy, że no, bardzo za nią tęsknię, ale ona jest przecież, no, cały czas jest gdzieś blisko. A niebo jest chyba no, czymś, co jest zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Zawsze można na nie spojrzeć i to dodaje otuchy, to jest takie kojące. Otucha, nadzieja. Niebo. Jesteś moim niebem. Magdalena Piotrowska była gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Reklama. Każde podniebne marzenie zasługuje na spełnienie. Tylko teraz na Lot.com moc świątecznych prezentów. Bilety w promocyjnych cenach nawet do 50% taniej. Spokojnych świąt i odlotowych podróży życzą polskie linie lotnicze LOT. Boże Narodzenie, Syna Jedynego. Koncert kolędowy programu drugiego. Ciesz się, Jeruzalem. Jego gospodarzem będzie Adam Struk. Hej, kolęda, kolęda. Wykonamy kolędy powszechnie znane, kolędy zapomniane i nasze autorskie. 5 stycznia o 19.30 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na Antenie Dwójki. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, zapraszam. Cenisz dobre i pewne inwestycje? Wybierz obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych i zbuduj swój kapitał z giełdą papierów wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Oprocentowanie zmienne oparte na stawce referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Zbuduj swój kapitał z GPW. Zapisy od 2 do 12 stycznia 2017 roku. www.gpw.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A. w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 roku wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej spółki www.gpw.pl. To była
to promocja. Polskie Radio 24. Czy Bóg jest obecny w sztuce, która przeciwko niemu się buntuje? Zapraszam na świąteczną audycję Życie z duszą czy bez. Moim gościem będzie Tomasz Budzyński, wokalista m.in. zespołów Armia i 2TM23, poeta, artysta plastyk. Zapraszam, Filip Memches, dziś godzina 20.15. Autopromocja. Jest 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Akcja ratunkowa. Na Morzu Czarnym rozbił się samolot należący do rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Resort Sprawiedliwości chce powołać sądy własności intelektualnej. Stowarzyszenie Wspólnota Polska szuka pieniędzy na przyszłoroczny Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Piotr Topoliński. Rosyjscy ratownicy znaleźli pierwsze ciała ofiar katastrofy należącego do resortu obrony samolotu Tu-154, który spadł do Morza Czarnego, informuje agencja Interfax, która powołuje się na swoje źródła. Według najnowszych danych na pokładzie były 92 osoby, 84 pasażerów i 8 członków załogi. Pierwsze ofiary katastrofy znaleziono w Morzu Czarnym około 6 km od brzegu. Tam też ratownicy zauważyli pływający bagaż z rozbitej maszyny. Rosyjskie media informują o kolejnych hipotezach związanych z katastrofą. Pierwotnie twierdziły, że prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu pasażerskiego rosyjskiej armii był błąd pilota lub niesprawność maszyny. Teraz informują, że do jej silników mogły wpaść ptaki. Wśród pasażerów samolotu byli członkowie reprezentacyjnego chóru pieśni i tańca rosyjskiej armii imienia Aleksandrowa, wojskowi oraz 9 dziennikarzy. Artyści lecieli z Moskwy do Syrii, aby z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku wystąpić dla stacjonujących tam rosyjskich żołnierzy. W Soczi samolot uzupełniał zapasy paliwa. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w związku z katastrofą. Zabezpieczana jest dokumentacja lotu i przesłuchiwani ludzie odpowiedzialni za jego organizację. O katastrofie został poinformowany prezydent Władimir Putin. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Resort Sprawiedliwości chce w strukturze sądownictwa powszechnego powołać sądy własności intelektualnej. Chodzi dokładnie o specjalne wydziały do spraw naruszeń praw twórców i wynalazców. Sądy miałyby powstać w drugiej połowie przyszłego roku. To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Znaczy to będą po prostu sędziowie w dzisiaj już istniejących sądach okręgowych i sędziowie już w dzisiaj istniejących sądach apelacyjnych, tylko w jakiejś strukturze pozwalającej na ich specjalizację, czytaj na przykład wydziałach własności intelektualnej czy sekcjach własności intelektualnej. To wszystko wymaga po prostu pewnej żmudnej pracy analitycznej, sprawdzenia skąd te sprawy wpływają, skąd są strony i w związku z tym w jakich regionach kraju te sądy mają sens. Powstanie od kilku do kilkunastu takich sądów. Dodatkowo zostanie utworzony jeden sąd apelacyjny jako instancja odwoławcza. Sędziowie będą odpowiednio szkoleni. Szkolenia zagraniczne, możliwość wymiany z zagranicznymi sędziami. A tam już z reguły są to sędziowie wyspecjalizowani, czy w zachodniej Europie, czy w Japonii, bo też przyglądamy się, tam jest bardzo ciekawy system, niby odległy, a bardzo fajne są rozwiązania, które być może chcielibyśmy też u nas prowadzić. Szczegółowe rozwiązania mamy poznać w nowym roku. Rzeszowski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska szuka pieniędzy na przyszłoroczny Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Budżet przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 2 miliony złotych. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, profesor Tadeusz Markowski, mówi, że duże koszty wynikają z dłuższego pobytu uczestników w Polsce. Oni tu przyjeżdżają wcześniej, kilka dni, są niejako rozczłonkowani na poszczególne powiaty naszego regionu. Potem centralne uroczystości są tu w Rzeszowie i potem po zakończeniu festiwalu część przynajmniej zespołów jedzie do Wilna jeszcze dodatkowo, żeby się tam zaprezentować. Organizatorzy spodziewają się ponad 40 zespołów, a w sumie około 1000 osób, dodaje wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej Mariusz Grudzień.
Chcemy, żeby zaprezentowali się nasi twórcy ludowi, ale też chcemy, żeby się pokazały gospodarstwa agroturystyczne ze swoimi produktami. Bo jest to jedyna okazja, żeby ci Polonusi mogli przyjeżdżać tutaj z rodzinami na wypoczynek. Bo turystyka jest dla nas naprawdę też ważna w naszym regionie. Główny ciężar finansowania spoczywa na Senacie. Imprezę współfinansują samorządy województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Indyk albo gęś to element obowiązkowy świątecznego stołu na Wyspach Brytyjskich. Jak przyrządzić taki drób? Pracujący na wyspach kucharz Damian Wawrzyniak mówi, że na tak suche mięso trzeba mieć sposób. Pomarańcze, cynamon, pieprze smakowe, tak? Troszeczkę majeranku. To wszystko trzymałem przez 24 godziny w zalewie i później 180 stopni, 3,5-4 godziny do uzyskania 72 stopni wewnątrz indyczka. Używam też specjalnego boczku, który mi tutaj sprowadził rzeźnik z hrabstwa Suffolk. Damian Wawrzyniak w tym roku otrzymał od telewizji BBC zadanie przygotowania modelowej świątecznej kolacji. Brytyjski świąteczny stół uzupełniły brukselka, pieczone ziemniaki czy świnki w kocykach, czyli wieprzowe kiełbaski owinięte bekonem. Prognoza pogody. Na zachodzie i południu pada deszcze, na wschodzie śnieg i deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 5 w Szczecinie, 3 stopnie w Krakowie i Warszawie. Ciśnienie w stolicy 1001 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 10 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest niedziela, 25 dzień grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jakub Kukla, witam serdecznie i zapraszam do godziny 15. Co przed nami? Między innymi wspomnienia. Przyjaciele wspominać będą ojca Jana Górę, który zmarł przed ponad